Boże z wysokości, Ty światłem swej wszechmocności, rozpędź piekielne ciemności. Już Ci ona noc minęła, co wszystek świat ucisnęła. A początek z grzechu wzięła. Na to Boży Syn jedyny, by ciemności zniósł i winy, w żywot wstąpił świętej Panny. Emu Bóg dał nas opiekę, by czartowską zniósł z nas rękę i piekielną odjął mękę. Ten łaskawie nas przyjmuje z wiecznych ciemności. Światłość zbawienną gotuje. Tylko nam ta noc zostanie, co jest na odpoczywanie. A odnawia pracowanie. Lecz i prace i wszesprawy da szczęśliwie Bóg łaskawy, byle Bogu był człek prawy. Boże prawdziwa światłości, Ty oświeć nasze ciemności, wiodąc do Twojej jasności. Daj nam szczęśliwe powstanie, Twojej łaski przeżegnanie. Wiecznej wszechmocności, broń od złości i przykrości, nagłej wiecznej śmiertelności. Ty, któryś jest dobrotliwy, odmień swój gniew sprawiedliwy, racz nam być miłościwy. Amen, amen, raczysz to dać, byśmy się tam mogli dostać na wieki. Jest jeszcze jedna pieśń, która też jest, można powiedzieć, taka, takim hejnałem. To jest Boże Wieczny, Boże Żywy. Gdzie to jest? Trzecie. Niestety to się nie... A, bo to jest alfabetycznie? Nie, nie, to jest tak dowolnie, ale są tylko dwie kartki. A, jest, Boże Wieczny, Boże Żywy. A, to jest to właśnie od takiego znajomego z Warszawy. To jest reprint takiego jednego z najstarszych śpiewników. Właśnie patrzę, że to jest Meduszewski, i się zastanawiam, skąd ty go wziąłeś. Tak, no to jest, znaczy wydanie jest właśnie z zeszłego roku. No, ale, ale sam śpiewnik jest 1838. Dobra, tutaj będzie...
taki wariant melodii z takim z taką lekką harmonią. Mam nadzieję, że taki półton. Boże wieczny, Boże żywy, odkupicielu prawdziwy, wysłuchaj nasz głos płaczliwy, któryś jest na wysokości, schyl nieba użycz litości, spuść się w nasze głębokości. O niebieskie góry srogie, spuść się rosę na ubogie, dajcie nam zbawienie drogie. Nie trzymajcie przejrzanego chmury swoim drzem naszego. Przynieście sprawiedliwego, przyjdź co rychlej miłosierny, o Boże człowiek mizerny. Ciebie czeka, Tobie wierny, obejdź się z nami łaskawie, zmiłuj się po nagłej sprawie. Rad przyjść ku Twej wiecznej sławie. Odmień, Panie, Twój gniew srogi, odmień niech człowiek ubogi. Nawiedzi Twe święte progi, usłysz płacz stworzenia swego, daj doczekać wesołego narodzenia Syna Twego. Amen, zakrzykniem wdzięcznymi głosy, by nas Bóg świętymi złączył poczty anielskimi. To było takie trudne, kurczę. No ten początek jest taki trochę taki, no, taki specyficzny bardzo. Jakieś postrzeg. A czy chcecie może teksty? Tam czy macie jakieś? Ja nie śpiewam ogólnie. A, nie, nie, ale tak, oni słuchają. Ale tak, żeby sobie popatrzeć chociaż na... Może. Mamy ich dużo, także po prostu... No, no dobra, to może coś takiego prostszego, bardziej... z tych rzeczy, co się jeszcze śpiewa w kościele. Na przykład... A, może właśnie, bo jest taka pieśń mądrości, która z ust Bożych wypływasz. I tutaj jest, są tak zwane wielkie antyfony adwentowe, które się śpiewa od 17 do 24 grudnia. I to są antyfony, które zaczynają się właśnie od słowa o. To jest... na prawo od Żywieczny. Tak, na tej samej stronie. O, jest. Okay. I to są właśnie, te antyfony się zaczynają od takiej apostrofy o. I potem następują słowa właśnie po łacinie sapiencja, Adonai, radix jesse,
Klawis Dawid, Owiens, Rex Gentes, i Emanuel. Ale to, na przykład, to są to te... też czytamy tejże o... Nie, 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 to jest, ja to dałem tak w nawiasach, bo bardzo ciekawa sprawa się z tym wiąże. Mianowicie, jak się przeczyta od tyłu, te litery, które tak są pogrubione, czyli te pierwsze litery tych antyfon, to wychodzi Eokras. Po łacinie znaczy jutro przyjdę. I jak się śpiewa ostatnią tą antyfonę, tą ostatnią literę, to tworzy się to słowo i następnego dnia jest Boże Narodzenie. I to może, nie wiadomo jak to interpretować, moim zdaniem to nie jest przypadkowe, to jest bardzo piękne, że tak się układa. A to taka ciekawostka. No i polskim tłumaczeniem jest taka pieśń mądrości, która z ust Bożych wypływasz. I to jest dosłownie prawie przetłumaczenie tych antyfon, co one znaczą. A ostatnia, ta jakby siódma, ma aż cztery zwrotki. Ale to znaczy ósma też, 8-9 też śpiewamy? Tak, jak najbardziej. To one jakby zaliczają się do tej ostatniej antyfony, bo chyba się śpiewa cztery wtedy, 24 grudnia. Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz, przybądź i naucz nas dróg do stropności, wieczna mądrości. O Adonai, wodzu Izraela, coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela. Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem, z silnym ramieniem. Korzeniu jestem, tyś chorągwią ludów, zamilkną króle na widok twych cudów. Przybądź i pośpiesz, użal się złej doli, wybaw z niewoli. Kluczu Dawidów, Izraela Boże, co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może. Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy więźniów z ciemnicy. O wschodzie ranny, światło wieku iste, sprawiedliwości słońce promieniste, przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące nędznych tysiące. O Królu narodów, Tyś ich upragnienie, Tyś jest węgielnym jedności kamieniem. Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony będzie zbawiony. Emanuel, Królu prawodawcy.
Ci nasze, wysłuchaj wołanie, Boże nasz Panie. W czterotysięcznej utęsknienia nocy, prosił. Też głosy wznosim dziś w kościele nowym, w czteroniedzielnym czasie adwentowym. Pamiętni skutków upadku ciężkiego Adamowego. Ty coś szatańskiej wykupił nas ręki. O Chryste, przyjmij cześć nasze i dzięki. Daj Twój rok chodzić w czystości sumienia, Dzień Narodzenia. Tak, tu jest ciekawe, że właśnie jest napisane, że w 4000 tęsknienia nocy, czyli bibliny. Właśnie nie wiem jak dokładnie to jest swój już. Ale tak samo śpiewamy w kolędzie. W jakiej kolędzie? Chyba w Śródnocnej Ciszy, nie? Tam jest tak, że 4000 lat wyglądam. Witaj Jezu. No, że właśnie, że okres czekania na Mesjasza to było 4000. Możliwe, to jest z nas. Nie, to jest 4. Nie. Śródnocnej Ciszy. Co to? Ona tam mówiła? Nie, mówię, że we Śródnocnej Ciszy jest taki sam fragment, że 4000 lat wyglądany. Aha, tak. Że to nie było jakieś tam, bo teraz się czasami zmienia i na przykład jest tyle tysięcy albo w wielotysięcznej i to jest jakby taka sugestia, że no, że to może nie być prawda, że tylko 4000 lat. Ale no nie wiadomo w sumie, to właśnie tendencja jakby, pokazuje nam coś innego. No dobra, to może jeszcze jest taka bardzo ładna pieśń, która jest... Tutaj też będziemy teraz patrzeć na pierwsze słowa. To jest jakby pieśń, która... Zdrowaś bądź Maryja. To jest pierwsze słowa tej pieśni. Aha, jest. Wszystkich zwrotek tworzą dokładnie pierwszą część modlitwy Zdrowaś Maryjo. Każda się zaczyna od innego słowa, oprócz tam tych ostatnich. Także jest zdrowaś. Pierwsza zwrotka, druga Maryja, trzecia łaski, czwarta pełna, piąta Pan i tak dalej. Zdrowaś bądź Maryja, niebieska lilia, Panu Bogu miła, Matko litościwa. Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza Maryja, Maryja wielebna, ukaż drogę pewną, przykazania Twego, Boga Wszechmocnego. On Ci wszystka nadzieja, zbawienia naszego. Łaskiś pełna Pańskiej, czystości anielskiej, Panaś nad Pannami, święta nad świętymi. O Najświętsza Maryja, módl się dziś za nami. Pełna wszechświatłości, wielkiej pokorności, bez grzechu spoczęła, wielką sławę wzięła. Przez Twoje narodzenie wziął świat pocieszenie. Pan stworzył Adama, ludzkiego plemienia, ojca Ewę, matkę, co zgrzeszyli jarłkiem. Aleś Ty naprawiła, co Ewa straciła. Z Tobą był Duch Święty, Syn Boży poczęty, w tym żywocie czystym, Trójcy Świętej miłym. I z Ciebie się narodził obyczajem dziwnym. Błogosławionaś Ty nad wszystko stworzenie, Pan Bóg Wszechmogący dał przez Cię zbawienie.